to jest wyzwanie. Oczywiście to jest duże obciążenie, jak gra się taką postać, którą wszyscy pamiętają i znają. Teraz kogo nie spotykam, to mi mówi, a ja znałem Agnieszkę, a ona była taka i taka. Każdy opowiada mi zupełnie o niej inne historie, więc myślę, że bardzo przesadzają, jak mówią, że znają ją. Znają po prostu jakąś jej część. Znać chyba jej nie poznał nikt do końca. Przede wszystkim bardzo, bardzo dużo czytałam. Jak zwykle do każdego serialu po prostu przygotowujemy się i pracujemy z reżyserem. Spotkałam się też z córką Agnieszki. Tragiczna postać i cudowna i wielobarwna. Takie trudne życiowe wybory, czasem społecznie nie do końca zrozumiałe czy akceptowalne, ale to jest wspaniały materiał do grania. To jest opowieść o 40 lat życia Agnieszki Osieckiej, od młodej Osieckiej, od dziewczyny, która dostaje się do szkoły filmowej, a wcześniej jeszcze jest w ZMP. Potem jest szkoła filmowa, potem jej spotkanie z Markiem Chłaską, Frykowskim. Lata 60., czyli czas spotkań z Przyborą, z Kabaretem Starszych Panów. I życie, i twórczość. Jest wiele śladów w twórczości i Jeremiego Przybory, i Agnieszki Osieckiej, wskazujących na to, że oni się wzajemnie niezwykle inspirowali, więc to będzie gdzieś o tym, no ale też przede wszystkim o tym, jakimi byli ludźmi prywatnie, to znaczy chcemy ich trochę wyjąć z ekranu.